końcu wakacje all inclusive, łącznie z Donieckiem. Dlaczego musimy tak łowić? Czemu nie możemy użyć bomby albo rakiet? Panie prezydencie, ale tak nie wolno. W Smoleńsku tak robiliśmy, to nie fair. Właśnie dlatego nie wolno. Ale mnie ta ryba wkurwia. Dobra, dzwoń po grady, niech tu przyjeżdżają. Tak, panie prezydencie, super, dobrze pan ciągnie. That's what he said. Zaraz, kurwa, wróć. Ostrożnie, panie prezydencie. O, jaki wielki okaz. Fuj. Jebie jak twoja stara, jak nie zapnie rozporka. A, doskonały żart. Panie prezydencie, super dowcip. Spokojnie, nie skaż mi tu. Bo przyjedzie biały konwój. No. Wyrywaj mu zęby, może ma jakieś złote plomby. Okay. Dobra, chłopak, ja to załatwię. Byłem w KGB, spokojnie, daj mi tę garotę. Swojego czasu grałem w Hitmana, więc wiem, jak machać żyłką. Po prostu mam żyłkę do tego. To był żart? Tak, kurwa. Aha, jak tak, to śmieszne. Dobra, wiecie co? Chyba ściągnę koszulę, bo... No bo tak. Ale chujowy obóz. Chcę do łodzi podwodnej. A, to rozumiem. Jak kurwa w GTA 5? W tej najmniejszej misji. To jest ten Titanic? Nie, panie prezydencie, to nie jest Titanic. A ten? Ten to Titanic? To też nie jest Titanic. A to? To Titanic jest? Panie prezydencie, to cały czas ten sam statek. To nie jest Titanic. Tak jak myślałem, to był Titanic, a załoga nie żyje, bo umarła. Rozumiem, zdarza się. Cześć, posprzątaj ciała. Dobra, słuchajcie. Sprawa wygląda tak. Okazało się, że ludzie z Titanica potrzebują naszej pomocy. Dlatego wyślemy do nich konwój humanitarny. Teraz mi wybaczcie, idę w góry. Łosie. Więc gwarantujesz mi, Don Wasyl, że on nikomu nic nie powie? No. Dary, łosiu. No więc dobra, odpowiadając na pana pytanie. Łoś nie może zajść w ciążę. Nie może. No. Znaczy, może, ale nie z człowiekiem. Uff, kamień z serca. Dobra, asekurujcie prezydenta, Bogułak! O! No. O, już jest, panie prezydencie, nowy zduping! No, ale i tak moja ulubiona gra to Minecraft, a Minecraft to gra... Dla dzieci! Dobra, pisz tak. Jebany śmieszku, spotkajmy się w cztery oczy, cioto. Przetestuję tę twoją krawmagę. I dodaj jeszcze przed 301. Lajkujcie, żeby widział. Panie premierze, niech pan zobaczy, co to! Śmierdzi jak gówno! No. Bo to chyba jest gówno. Niech pan da prezydentowi, niech on sprawdzi. Włodek, co to jest? Powąchaj. Gówno, ale nam się super obóz udał. Ale niestety trzeba wracać do roboty. No niestety. Witam wszystkich w nowym roku szkolnym. To jest pani od biologii. Dzień dobry. To jest pan od historii, tej nowej historii. A to jest pan od PO. Dobry. Żartowałem, śmieciu, to Putin. Rosja przejmuje twój kanał. Ale mnie ciśnie. Ale mam gazy. Masz gazy? No mam. A wiesz, kto nie będzie miał gazów na zimę? Polska. To śmieszne. To akurat nie był. No chodźcie bliżej, nie bójcie się. Przecież was nie zabijemy. To nie pluton egzekucyjny. Jeszcze. Ty widziałeś? Pińkowska odeszła z TVN-u. Tak, widziałem. Słusznie. Wiesz, kto ją ma zastąpić? Nie, kto? Gówno. I tak wzbudza lepszą sympatię u ludzi. Ej, ta stara nominowała was do Splash Challenge. O! Spoko. Dobra, ja to załatwię, spoko. Dobra, Włodek, ty możesz nominować kogo chcesz do innego challenge'u, chodź. Do Zakręcam Gaz na Zimę challenge nominuję. Poroszenkę, nowego króla Europy, czyli Donalda Tuska i program z dupy, bo to chuj.